Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Nie wiem, czy miał pan tutaj okazję posłuchać tego wprowadzenia, które robiłem. Jeśli nie, chciałem spytać, kiedy się pan dowiedział, że Antoni Macierewicz będzie likwidować wojskowe służby informacyjne i tworzyć na ich miejsce nowe służby wojskowe? Po raz pierwszy idea tego, że Macierewicz ma mieć coś, jakąś ważną funkcję, padła jeszcze za rządu Kazimierza Marcinkiewicza i rozmawiałem o tym z premierem i on powiedział, że on się absolutnie na to nie zgodzi. To mnie uspokoiło. Zresztą, gdy prezes Kaczyński mi wspomniał, że Macierewicz ma mieć jakąś rolę w MON-ie, to ja myślałem, że żartuje i się serdecznie roześmiałem, że prezes ma takie świetne poczucie humoru. Potem Marcinkiewicz mnie zapewnił, że nie zgodzi się, a sprawa wróciła dopiero jak premierem został Kaczyński. No i nabrała rumieńców, gdy uchwalono ustawę o likwidacji WSI. Kiedy Macierewicz zaczął przystępować do jakichś czynności? Kiedy de facto zaczął się zajmować tą likwidacją WSI? No bo czytamy w zarządzeniu, które Kaczyński no de facto kazał panu wydać, że Macierewicz te obowiązki pełni od 21 lipca 2006 roku, chociaż Kaczyński przysłał to pismo 6 dni później. Czy Macierewicz zaczął się zajmować tym już 21 lipca, a może jeszcze wcześniej? Nie, no od początku to w PiS panowała taka atmosfera, że WSI jest takim jądrem ciemności, tak diaboliczną strukturą, że tam nie można zostawić kamienia na kamieniu i że no, jedynym człowiekiem, który tak beznadziejnej, tak samobójczej misji się podejmie, jest właśnie Macierewicz. On już wcześniej był wiceministrem obrony i już wcześniej chlapnął. Nie wiem, czy pan pamięta, on w pewnym momencie powiedział, że wszyscy ministrowie spraw zagranicznych wolnej Polski byli sowieckimi agentami. I ja próbowałem już wtedy uzyskać jego dymisję, wtedy mi się nie udało. No i niestety mógł dalej szkodzić. Czy to było tak, że gdy tworzono komisję likwidacyjną, czy to było tak, że Cęckiewicz z Macierewiczem przychodzili do pana albo sam Cęckiewicz i podawali panu kolejne nazwiska w formie ustnej albo na jakichś nieformalnych spisach nakreślonych, że tak powiem, na serwetce, na jakiejś kartce papieru? Nie, ja nie pamiętam, wie pan, to stare dzieje, ale Cęckiewicza to z tamtych czasów ledwie kojarzę. To była wszystko operacja Macierewicza, do której on sobie dobierał swoich ludzi. I wszyscy wiedzieli, że to jest obsesyjna i też bardzo polityczna sprawa braci Kaczyńskich. A w MON-ie człowiekiem Lecha Kaczyńskiego był mój pierwszy zastępca, Aleksander Szczygło, świętej pamięci. Zresztą bardzo dobrze nam się współpracowało. I zresztą zanim nawet uchwalono ustawę, ja jemu powierzyłem taką nieformalną weryfikację kadr WSI i on odbywał rozmowy i niektórych oficerów mówił, że perspektywiczni, jacyś młodzi kryptolodzy, a innych raczej no nie widzieliśmy ich przyszłości w WSI. Więc ja miałem, wie pan, wojnę w Iraku, modernizację wojska, minister obrony ma tysiące rzeczy na głowie. A likwidacja WSI to był projekt Macierewicza z pomocą trochę Olka Szczygły. I to, wie pan, no, dokumenty takie do notarialnego podpisu to trafiały do mnie właśnie albo za pośrednictwem któregoś z wiceministrów, albo szefa gabinetu. No to nie jest tak, że przecież ja nawet nie przyrządzałem tych dokumentów osobiście. A, rozumiem. Czyli taką drogą urzędową trafiały rekomendacje dla członków
komisji likwidacyjnej i weryfikacyjnej, a te rekomendacje pochodziły od Macierewicza albo od braci Kaczyńskich za pośrednictwem Aleksandra Szczygły. Wie pan, jeśli chodzi o komisję weryfikacyjną, to ja teraz sobie przypomniałem, że wręcz ustawa mówi, że tam w połowie rekomendował członków premier, a w połowie prezydent. Więc jakie tam były relacje między Macierewiczem a obydwoma braćmi Kaczyńskimi, to ja też dokładnie nie wiedziałem. Bo ja byłem trochę ciałem obcym w rządzie Kaczyńskiego. On mnie, proszę pamiętać, odziedziczył po Marcinkiewiczu. A Marcinkiewicz tworzył rząd jeszcze z nadzieją na popis. I dlatego na przykład miałem wiceministra Kozieja, który był bliskim współpracownikiem Bronisława Komorowskiego. Więc to się działo w kręgach ludzi braci Kaczyńskich. I stamtąd też, zaliczając do kręgu Jarosława Kaczyńskiego, zaliczając też Antoniego Macierewicza, to w takim razie możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o członków komisji likwidacyjnej, to również z tych kręgów przychodziły rekomendacje za pośrednictwem Aleksandra Szczygły normalną drogą urzędową. Tak bym domniemywał, ale jeśli ktoś mi pokaże dokument, który zasugeruje, że to inny z wiceministrów, albo że to z pałacu przyszło prosto, albo że to dam się przekonać. Ale tak pamiętam polityczne realia tamtych czasów. Czyli sugestie wypływające od pisowskich propagandistów, jakoby pan znał Tomasza L. i świadomie go wcisnął do komisji likwidacyjnej, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Znaczy nie znałem ani jednej osoby, ani z jednej, ani z drugiej komisji. I w ogóle, wie pan, raczej te sprawy odpychałem od siebie, bo wiedząc, że jak narwany jest Macierewicz, ja się spodziewałem, że będą z tego same kłopoty. I słusznie się spodziewałem. No to jest oczywiście niezwykle podłe, co robią. I tu wypada się zastanawiać, na ile oni już wtedy byli świadomi, że... No ale co do tego pana L., no to, już, to chyba tu nie ma żadnych wątpliwości, skąd on się wziął. No on się wziął z ratusza, z czasów prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Mój życiorys z życiorysem tego pana nie przecina w żadnym miejscu, w życiu na oczy go nie widziałem. A okazuje się, że koledzy z prawicy mieli go jako znajomego na Facebooku i znali go osobiście, i że to było jedno środowisko, jak zgodnie z prawdą powiedziała pani minister Jakubiak. Tak, to środowisko pani Jakubiak, Lecha Kaczyńskiego, Jacka Sasina. No tak, ale niestety pół Polski czyta pisowskie nagłówki, a tam jest napisane, że to Sikorski wcisnął szpiega do komisji. I to jest niesłychane. Na ministra obrony ustawa nałożyła taki obowiązek urzędowy. No więc oczywiście, tylko że wie pan, no ja byłem na tyle zaniepokojony tym, co tam się działo, że zażądałem od Kaczyńskiego tego polecenia na piśmie, żeby te sprawy powierzyć Macierewiczowi, bo on oczywiście wolał to ustnie. Ale ja powiedziałem nie, ja ponoszę konstytucyjną odpowiedzialność. Wobec tego, jeśli pan chce, żebym zrobił coś, z czym się nie zgadzam, to jako mój przełożony musi mi pan dać polecenie na piśmie. Ja myślałem, że on się cofnie, a on to zrobił. I dzięki temu mogę państwu udowodnić, jak było. Tak, właśnie pokazałem te pisma w pierwszej części programu. Ale to, że oni chcieli to robić wszystko nieformalnie i oznacza, że oni wiedzieli, że robią coś złego i chcieli, żeby później odium spadło na pana. Nie wiem nawet, czy wtedy była taka intencja. Proszę pamiętać, że likwidacja WSI to było coś, z czego PiS było wtedy nie tylko dumne, to znaczy oni uważali, że to jest w ogóle klucz do ich wiarygodności politycznej, prawda? Że tu tą hydrę komunistyczną zlikwidowaliśmy. Więc nie sądzę, że to, żeby... Oni po prostu, wie pan, to jest różnica też cywilizacyjna między nimi, a ja tu odczuwam obcość cywilizacyjną, no bo
Bo ja uważam, że okej, jak ktoś jest szpiegiem, to trzeba go dopaść i skazać. Ale jeżeli tam byli młodzi oficerowie, którzy wstępowali do służby specjalnej wolnej Polski, no to nie można w czambuł ich potępiać, prawda, nie mając żadnego dowodu. Wie pan, proszę też pamiętać, co Macierewicz robił. Ja nie wiem, czy to wyszło dopiero później, jakiś czas, czy już wiedziałem, co jest grane, ale pamięta pan, on do swojego raportu wrzucił Bogu ducha winnych polskich patriotów, którzy wyświadczali drobne przysługi polskiemu wywiadowi wojskowemu. Paweł Kowal, Jerzy Marek Nowakowski, jak się nazywał, Andrzej, taki katolicki dziennikarz z tygodnika Niedziela bodajże, rzetelny patriota, jakieś mapy, jakieś tam ekspertyzy na wschodzie, a oni to ubrali w ten niby raport, niby jakichś wielkich przestępstw. Więc to było niszczenie ludzi, którzy nie byli z ich ferajny, prawda? Nawet jeśli byli na centroprawicy. I to Andrzej Krajewski, dobrze pamiętam? Andrzej, głowy nie dam. Gajewski, jakoś tak. W każdym razie, no ja się też, w WSI było też kilka, uważałem, ciekawych, bieżących operacji. Mogę o tym teraz mówić, bo Macierewicz to wrzucił do raportu. On się tłumaczy, że raport był ściśle tajny i że to prezydent Lech Kaczyński go upublicznił, tak? No ale w efekcie zostały upublicznione. No więc tam była na przykład operacja, którą oni nazwali Kandahar, która miała na celu zlikwidowanie numeru 2 w Al-Kaidzie. I oczywiście można się spierać co do szans jej powodzenia. No w tego typu operacjach czasami się podejmuje ryzyko, nawet jak operacja ma nikłe szanse powodzenia, tak? No, się podejmuje ileś tropów. Ona miała tam taki mechanizm samoweryfikacyjny. I wie pan, też różnica między nami była taka, że ja po tych latach już wolnej Polski, gdzie wiedzieliśmy, że operacja Samum robiona przez byłych komunistycznych agentów, tak, którzy się przyczynili Polsce, wyciągnęli Amerykanów z Iraku. Tak. Potem miałem jakieś informacje o tym, że a to jeden polski dyplomata, czy nawet czy inny szpieg nam udrażniali jakieś kontakty z Saddamem Husseinem, a z Kaddafim, to wtedy miało znaczenie. Wie pan, tam byli też ludzie, którzy po prostu lubili szpiegowanie. Gotowi byli szpiegować dla każdej władzy. No ja się pasjonuję historią i na przykład wiem, że po II wojnie światowej szefem wywiadu Republiki Federalnej Niemiec był generał Gehlen, były szef oddziału wschód Abwehry. I to z błogosławieństwem Amerykanów przez 20 lat. No, bo nie da się tworzyć służb od zera. Zawsze po likwidacji poprzednich. Zawsze. Poza tym no, wywiad jest od tego, żeby robić pewne rzeczy na granicy prawa. Tam to nie są wszystko, wie pan, najczystszej wody chrześcijańscy dżentelmeni. Nie, to jest oczywiste. Ja biorę na to poprawkę, kiedy myślę o WSI, a nawet gdyby to był bardzo zły wywiad i kontrwywiad, to jednak całkowite zniszczenie go, tak jak to zrobił Macierewicz, no jest czymś fatalnym dla państwa, tym bardziej, że to było zaledwie 16 lat po tym, jak poprzednie komunistyczne służby zostały zlikwidowane i trzeba było budować. WSI moim zdaniem samo sobie napytało biedy, bo oni zdaje się chcieli się przypodobać Wałęsie, i wzięli na tapetę ówczesną tą antywałęsowską prawicę, a jakimś szczególnym sentymentem darzyli mnie. Przypominam, bo to koledzy z PiS-u tego nie lubią pamiętać, a ja jestem najlepiej udokumentowaną ofiarą WSI. Znaczy, gdy znaleziono teczkę
inwigilacji i próby dyskredytacji mnie przez WSI pod kryptonimem Szpak. Byłem ministrem obrony, poszedłem do Kaczyńskiego, mówię: panie premierze, co z tym robimy? Bo ja mówię, ja jestem gotowy to odtajnić i opublikować. I Kaczyński mnie serdecznie prosił, żebym to właśnie zrobił. I to zrobiłem. Tam są na przykład dowody na założenie mi podsłuchu w Chobielinie. Czy dowody na to, że WSI inspirowało dziennikarzy, żeby pisali wraże artykuły o mnie. W mojej teczce o mnie, prawda? Ale pewnie w innych teczkach o innych. Czyli WSI się dało wciągnąć politykom w taką politykę, rywalizację partyjną, a potem się wielce zdziwili, że politycy uznali, że oni są jądrem zła i że manipulują polską polityką. No i się nazbierało i tak urosła czarna legenda WSI. To był, moim zdaniem, to był ten grzech pierworodny WSI. Ale to jest niesamowite, że po czymś takim Cęckiewicz, który zresztą wspomina w jednym ze swoich tekstów ostatnich to, że pan też był ofiarą WSI, równocześnie próbuje wmówić ludziom, że to pan wcisnął kilkunastu oficerów WSI do komisji likwidacyjnej. Ja nie pamiętam, jakim trybem to się stało. Proszę pamiętać, z tego co pamiętam, ta komisja likwidacyjna miała ileś zadań. To znaczy, tam chodziło nawet o banalne. Znaczy, zdaje się, że Cęckiewicz właśnie powierzył te najbardziej czułe elementy panu L., ale wie pan, no to jest jednak jednocześnie też była instytucja. Tam trzeba zrobić było inwentaryzację krzeseł, biurek, tych pomieszczeń, budynków, jakichś pewnie lokali konspiracyjnych i tak dalej. No i nie wiem, już proszę też pamiętać, że było jeszcze kierownictwo WSI i to nie byli, ja zdymisjonowałem generała Dukaczewskiego, na jego miejsce przyszedł generał Żukowski z rekomendacji braci Kaczyńskich. I to tak bym podejrzewał, że to on zaproponował, no żeby jednak też instytucjonalnie zlikwidować, bo tam i budżet, i bo to przecież musi mieć jakieś ręce i nogi, prawda? To był już człowiek zaufania braci Kaczyńskich, który współpracował z nimi, zanim oni doszli do władzy. Więc tak bym spekulował, że no, on uznał, że ludzie z tej instytucji, którzy ją znają, no, pewne formalne wymogi będą realizować. To jest wszystko bardzo niezwykłe. Do tego dochodzi sprawa Jacka Kotasa, która działa się w tym samym czasie. Jacka Kotasa, który mimo swoich rosyjskich powiązań został szefem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a potem wiceministrem obrony, który w dziwny sposób, nie do końca wyjaśniony, ciągle uzyskał prawo dostępu do tajemnic armii. Chciałem pana spytać, jak pan pamięta tę sprawę? Jak to wyglądało od pańskiej strony? Sprawami mienia zajmował się chyba pan wiceminister Zająkała, prawda? Sympatyczny i też taki zaufany chyba bardziej Lecha niż Jarosława. Chyba z klucza, chyba jeszcze z czasów Lecha Kaczyńskiego w Najwyższej Izbie Kontroli. I taki solidny gość. I z tego, co pamiętam, on odpowiadał za ten pion taki majątkowy właśnie za agencję imienia i chyba za zakupy też, chociaż tu wojska, duża rzecz, duża odpowiedzialność, chociaż głowy nie dam. Więc tutaj też bym spekulował, że to z jego rekomendacji, ale proszę go spytać, bo on funkcjonuje nadal. No, on funkcjonuje, on jest w Najwyższej Izbie Kontroli. A właśnie. Z tym, że on w 2017 roku stwierdził przed Sejmową Komisją Obrony, jakoby w Ministerstwie Obrony nie stwierdzono istotnych uchybień. Czyli umknęło mu to wszystko, co robił Macierewicz, gdy rozbrajał nasze wojsko, gdy storpedował zakup śmigłowców, gdy storpedował zakup
No, człowiek prawicy, oczywiście, oczywiście. Ale wie pan, jak mówimy o braku uchybień, no to też pamiętajmy, że wobec żołnierzy WSI Macierewicz złożył bodajże 400 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa i o ile wiem, ani jedno nie skończyło się, nie wiem czy zarzutami, ale chyba nie było żadnego skazania. O ile wiem, jedyne skazanie za cokolwiek to była jakaś sprawa związana, ale sprzed procesu likwidacji, jakaś sprawa związana z handlem bronią, z gdzieś tam poprzez Łotwę, czy gdzieś wyeksportowano jakąś broń i ona trafiła tam, gdzie nie trzeba. No to wie pan, to nie takie numery robiły różne zachodnie służby specjalne, prawda? To znaczy, jeżeli w ciągu... To znaczy, nikt nie zlikwidował żadnej służby z powodu czegoś takiego. Z powodu czegoś takiego, dokładnie. Tak. A czy dochodziły do pana jakieś słuchy o tym, jak Macierewicz przygotowuje raport, o tym, że ma rosyjską tłumaczkę, która za czasów sowieckich pracowała w Inturiście, że pozwala jej wchodzić do siedziby służb wojskowych, chociaż ona nie ma prawa dostępu do tajemnic? Tam się dziwne rzeczy działy. Macierewicz, wie pan, z wypiekami do archiwum tam pobiegł od razu. Tego sobie akurat nie przypominam, ale pamiętam naradę u Kaczyńskiego, gdzie Macierewicz przyniósł pierwszą wersję raportu i uznano, że jest za słaby, że tu nie ma takiego mięsa, które można sprzedać politycznie. I oni wtedy zdecydowali, że dodadzą przypraw, wsadzając tam bieżące operacje wywiadowcze. I to mnie zbulwersowało. To w tym momencie ja uznałem, że nie mogę za to brać odpowiedzialności. No, bo to jest ewidentne działanie na szkodę państwa. Wie pan, ja o tej konkretnej operacji, oni mieli obsesję na punkcie gościa, który się nazywał Makowski, on to prowadził. Najpierw im się spodobała ta operacja, potem uznali, a Komuch, no to nie. A ja uważam, a tam była kwestia popciągnięcia jej jeszcze bodajże 2 miesiące i byśmy wiedzieli, czy miała szansę, czy była dęta. I ja uważałem, że trzeba ją skończyć, bo ona była prowadzona we współpracy z Amerykanami. I nawet gdyby się okazało, że ona nas prawie nic nie kosztowała. I ja uważałem, że prestiż państwa polskiego wymaga, żeby sprawę dokończyć, potem powiedzieć, no chłopaki, próbowaliśmy, nie udało się, jedziemy dalej, będzie następna okazja, prawda? A nie, żeby sojusznikom powiedzieć, że od początku do końca państwo polskie prowadziło coś, co było... co nie miało żadnych szans, bo jak, znaczy, wie pan, czasami trzeba dać szansę, no, aż się okaże, czy jest sukces, czy nie. No, w tego typu sprawach to było tak ważne dla Amerykanów, żeby dopaść gościa, że nawet jakby było 5%, to ja bym uznał, że warto, a tu uważałem, że było więcej, no 20% czy tyleś, a oni to spalili. I uważałem, że to było karygodne. I wie pan, ja miałem z Lechem Kaczyńskim ileś dyskusji z takiej lojalności, no, informowania głowy państwa, zwierzchnika sił zbrojnych o tego typu o operacjach specjalnych. I tu czasami były uczciwe różnice zdań w tego typu sprawach. Na przykład, czy agenta... że podejrzewamy kogoś, że jest agentem w Polsce, tak? I można mieć uczciwą różnicę zdań, czy go łapać i sadzać, czy go śledzić i próbować odwrócić. Znaczy, to jest... Nie wiadomo, które jest słuszne, prawda? Można mieć różnicę zdań i to nie oznacza, że ktoś... że to jest coś podejrzanego. Ale ma pan do czynienia z ludźmi, którzy są fanatykami, którzy nie potrafią na zimno ocenić materiału dowodowego.
No cóż, ale Macierewicz taki fanatyk niby właśnie, a jednak kiedy był ministrem spraw wewnętrznych, to osłonił, zabronił zatrzymać Marka Zielińskiego, który współpracował z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, wcześniej sowieckim. Tak się dziwnie składa, że Marek Zieliński opiekował się wcześniej Robertem Luśnią, konfidentem SB, który później został sponsorem Macierewicza. Sponsorował firmę Macierewicza Dziedzictwo Polskie, w której pracował też, w której zasiadał Marek Utracki. Obecnie ten Ja Marek tutaj nie Utracki mam jest. żadnej uprzywilejowanej wiedzy. To pan, rozumiem, zapuścił szczura w tą odległą Tak, przeszłość. zapuściłem szczura i widzę z przerażeniem, że Marek Utracki jest teraz wiceszefem służby kontrwywiadu wojskowego. Się Pan. pojawia w niektórych moich pismach do Kaczyńskiego w sprawie Macierewicza. On pełnił jakąś taką dziwną funkcję nieetatowego sekretarza. Wie pan, w służbach specjalnych bardzo dziwne. I jak pan widział z moich pism, tam były kłopoty z odzyskiwaniem niejawnych dokumentów. Tak, Nie wiem, jak utrat. się skończyła. Wie pan, ja będę musiał kończyć tutaj, wracać do swoich obowiązków w Parlamencie Europejskim, ale mnie najbardziej w tej sprawie bulwersuje to, że niczym się zakończyło śledztwo prokuratorskie w sprawie sposobu likwidacji WSI. Wiem, że były przesłuchiwane dziesiątki osób. Wiem, że pani prokurator prowadząca miała intencję stawiania zarzutów. I jak rozumiem, jej przełożeni wymyślili taką interpretację, że Macierewicz, robiąc to wszystko, co zrobił, nie był funkcjonariuszem publicznym. Zdumiewające. To znaczy co? Prywatny gość szedł z ulicy i zlikwidował służbę specjalną? To jest niesłychane, ale powiem panu tak, Macierewicz doniósł do prokuratury wojskowej, że podejrzewa mnie o terroryzm i Wow. kiedy ja z kolei zgłosiłem do prokuratury, że on nadużył swojego stanowiska, składając takie doniesienie, to znalazła się sędzia, która stwierdziła, że on nie nadużył stanowiska. Bo wprawdzie doniósł do prokuratury, że ja szantażuję, grożę ministrowi obrony, ale zrobił to jako obywatel Macierewicz, a nie jako minister Macierewicz, bo wysłał zawiadomienie na papierze bez pieczęci, bez znaku firmowego ministerstwa. No, pamiętajmy, że chyba się nie mylę, że w sądzie miała kłopoty jego rzeczniczka, mimo że robiła to na jego polecenie, prawda? Z Macierewiczem tak dziwnie bywa, że on lubi wydawać polecenia ustne, za które potem nie bierze odpowiedzialności, prawda? Stara, dobra zasada najwytrawniejszych esbeków. No, to już aż tak dobrze wytrawnych esbeków nie znałem. Będę musiał się żegnać. Dziękuję bardzo. Proszę badać te sprawy, bo kariera Macierewicza w wolnej Polsce to jest coś zdumiewającego. I tak jak ośmieszył i proces lustracji i doprowadził do tragedii ludzkich i w ogóle zdezawuował proces lustracji. Fatalnie przeprowadził likwidację WSI, a teraz podzielił naród, rodziny swoimi kłamstwami, konfabulacjami smoleńskimi. Myślę, że dla mnie, wie pan, co jest tajemnicą, że gdyby jakikolwiek inny polityk zrobił 1/100 tego, co Macierewicz, to już by dawno siedział. A on nadal jest wiceprzewodniczącym partii rządzącej. I to jest dla mnie zdumiewające. Tak jest. Bardzo dziękuję za tę Dziękuję bardzo. rozmowę i tę konkluzję. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.